zadano drugie pytanie. A dlaczego na przykład w stosunku do policji potrafiono zachować sprawę nabyte, prawda? I dopiero nowy policjant, który się przybywa, to przyjmuje to weto, nie ma do uprawnienia, a w stosunku do państwa nie. I gdyby w Polsce były przestrzegane prawa nabyte, to dziś byśmy prawdopodobnie nie mówili z Solidarnością o referendum obywatelskim, bo nie byłoby takiej potrzeby. Po co prawo wyszła? Ona wyszła właśnie na tej podstawie. Dlaczego o tym mówię? Jaka jest różnica między wystąpieniem pana profesora Dzielińskiego a pana profesora Dzielińskiego? Otóż pan profesor Dzielinski pokazał nam, w jaki sposób prawnicy mogą nas wyprowadzić w pole. A pan profesor Andrzej tak on pokazał nam, jak sprawa można zrobić prosto budowę. Tylko pytanie jest takie, ja to zawsze wszędzie zadaję. Czy złe jest prawo, czy źle go wykonują ci, co go wykonują? Czyli czy go, jak go wykonują sędziowie, jak go wykonują policjanci, jak go wykonują prokuratorzy? I powiem tak. Ja tu przyjechałem po to 600 km i po to, a wychodzę się ze Starej Solidarności, że miałem nadzieję i mam nadal nadzieję, że tu wrócimy częściowo do postulatu Solidarności, czyli do sprawiedliwości społecznej. Uczymy także do odpowiedzialności. Na tej sali było dzisiaj dużo wystąpień na ten temat, że w Polsce jest bezprawie, że prokuratorzy uprawiają go na co dzień, że de facto prokuratura to jest mafia. To tak jest, proszę Państwa. Nie wierzycie? Zobaczcie sobie na stronie WWW afery bezprawie. O, są całe listy prokuratorów, są całe listy sędziów, nikt nam nie toczy procesu. Pytam się dlaczego? Dlaczego, proszę Państwa? Bo my nie gadamy, bo mamy dokumenty na ten temat. I chcę powiedzieć jedno. Czytałem w prasie pomysł pana przewodniczącego Dudy, że Solidarność na pierwszym spotkaniu chce zaproponować trójpakt. I my chcemy do tego trójpaku zamówić. Czyli pierwsze, to jest sprawa inicjatyw obywatelskich, czyli referendum obywatelskiego. I wspieramy to oczywiście na szczeblu ogólnokrajowym i samorządowym. Drugie, to jest sprawa kontrolowania JOW-u, bo to jest jedyny sposób, nawet minus niebezpieczeństwa pewne, żeby rozbić i rozwalić tą scenę polityczną, która jest jego ruszeniem. I trzecie, to jest podjęcie walki z bezprawiem prokuratorów i sądów. Poprzez choćby dwie proste rzeczy, proszę Państwa. Poprzez uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości, na przykład udział organizacji pozarządowych we wszelkich stadiach postępowania, jako organizacje społeczne, sprawę zadawania pytań, sprawę składania wniosku, po to, żeby obywatel, który nie ma pieniędzy, nie stać go, nie ma kasy po to, żeby wynająć adwokata, który go niejednokrotnie sprzeda, żeby się czuł, że jest organizacja społeczna na sali. I druga sprawa, co najmniej, bo zmian potrzeba dużo, ale liczymy na dużo tego. A druga sprawa to jest nagrywanie na każdym szczeblu od postępowania przygotowawczego aż do ostatniego wyroku poprzednich postępowań. Dlaczego? Dlatego, że to jest to ewentualnie po to, żeby funkcjonariusza publicznego rozliczyć za zapobieganie się i nieprzestrzeganie prawa. I ja po raz kolejny apeluję do Solidarności. Proszę Państwa, my jadąc tutaj, jechaliśmy przede wszystkim po wielu wystąpieniach pana Piotra Dudy. Właśnie dlatego, że on mówił, że wszyscy żeśmy dostali w ten, po to, żeby przyjechali. Namawiam Was, zapraszam Was, wzywam Was. To jest minimum, bo to nie jest wszystko. To jest minimum do tej dwójki, do ustawy referendalnej, do ustawy sprawy JOW-u musi być dodana walka z bezprawem sprawiedliwości prokuratorów sądu oraz odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych jako jeden ruch. Wyobrażam sobie, że efektem tego spotkania będą następne, w którym zostaną powołane już szczegółowe grupy programowe,
które szczegóły opracują, to jest oczywiste. Dzisiaj mieliśmy potrzebę wymiany poglądów, jedne spotkania, jedne wystąpienia były bardziej polityczne, drugie bardziej filozofowe, trzecie bardziej prawne i wszystko jest ok. Tylko my się do was zwracamy. Zwracamy się do solidarności, do tej prawdziwej solidarności. Wejście na swoje sztandary, walka za sprawą prokuratury i sądu. Bo to państwo nie będzie istniało, jeśli nie będzie miał kto rozliczać przestępców w tym kraju. A kto uznaje to oskarżenie? To prokuratura sądu. A kto uznaje za winny? To sądy nie rozliczają. I żadne wam inicjatywy, takie, siakie, inne nie pomogą, jeśli to państwo będzie państwem bez prawa. I to jest tyle, moim zdaniem, ja mówię oczywiście, nie chcę przedłużać, bo wiem, że państwo jesteście zmęczeni, to jest ewentualnie na grupy programowe, ale powiem wam jedno, muszę się rzucić w obronie represjonowanych, muszę to powiedzieć. Otóż proszę państwa, podaję jeden przykład. Osoba, która była półtora roku tutaj zainteresowana, dostała jako odszkodowanie za stan wojenny, ma jeszcze wyższa jako inwalida, 7,5 tysiąca złotych. Badanie biegłego lekarza obecnie, specjalisty, który trwał 15 minut, sąd mu płaci 7 tysięcy złotych. Proszę państwa, opamiętajcie się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rafał Górski, Stowarzyszenie Obywatel Decydenta. Dzień dobry, Rafał Górski. Może się poprawię. Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi, kampania Obywatele Decydują. Tutaj ten napis to właśnie nasze hasło. I chciałbym państwu dzisiaj przez 5 minut opowiedzieć o obywatelskich inicjatywach ustawodawczych. My zabraliśmy się za ten temat rok temu, kiedy dostrzegliśmy, że mnóstwo inicjatyw obywatelskich trafia do sejmowej zamrażarki lub do sejmowego kosza. Chodzi o to, że ludzie zbierają 100 tysięcy podpisów i albo kładzie im się kłody pod nogi i nie mogą uzbierać tych 100 tysięcy podpisów, albo jak już uzbierają i złożą swoją ustawę w Sejmie, to wtedy ta ustawa trafia do właśnie, jak powiedziałem, sejmowego kosza lub sejmowej zamrażarki. I postanowiliśmy zmienić tę sytuację. Przez pół roku spotykaliśmy się w takim 10-kilkunastoosobowym zespole, zaprosiliśmy różnych społeczników, ekspertów, którzy radzili, jak doprowadzić do sytuacji, żeby poprawić, zmienić tą ustawę, która reguluje zbiórkę 100 tysięcy podpisów. Taką ustawę przygotowaliśmy, ona jest tutaj i od pół roku próbujemy w taki czy inny sposób przekonywać poszczególne partie, żeby tą ustawę wprowadziły w życie. Bo ta ustawa ma poprawić, ma ułatwić obywatelom składanie obywatelskich ustaw. Postanowiliśmy, że postawimy przed sobą duże wyzwanie polegające na tym, że chcemy tę ustawę wnieść do parlamentu poprzez wniosek poselski. Potrzeba do tego 15 podpisów, 15 posłów. I z rozmów oczywiście wynika tak, że jedna partia, druga partia, trzecia od razu podpisze się pod tym wnioskiem. Natomiast my stwierdziliśmy, że nie chcemy takiej sytuacji, chcemy zebrania 15 posłów ze wszystkich partii politycznych. No i zaczęło się. Kiedy szliśmy do partii X, kiedy ona słyszała, że rozmawiamy również z partią Y, to oczywiście nie chciała z nami rozmawiać. Kiedy szliśmy do partii Y, która słyszała o tym, że rozmawialiśmy wcześniej z partią X, to też był problem. I generalnie jakby kopiemy się trochę z koniem, zobaczymy, czy nam się uda. Natomiast chcemy to zrobić jako projekt ponadpartyjny i mówimy partiom, że jak to jest, że z jednej strony w trakcie codziennego życia, występów w mediach mówicie tak o tym, że trzeba działać ponad podziałami partyjnymi, że trzeba działać dla Polski, że trzeba działać dla dobra wspólnego. A kiedy przychodzi co do czego, bo nasza ustawa nie jest ani biała, ani czarna. Nie jest ani niebieska, ani różowa.
jest po prostu dla nas wszystkich, bo ona dotyczy obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Każdy może taką ustawę przygotować i złożyć. Problem polega na tym, że no nawet tutaj partie nie wykazują się dobrą wolą i nie chcą iść na rękę obywatelom. A to są duże liczby, bo w sprawie sześciolatków obywatele zebrali 300 tysięcy podpisów, działkowcy ostatnio zebrali 920 tysięcy podpisów, w sprawie ochrony parków narodowych ponad 300 tysięcy, w sprawie lekcji historii też ponad kilkaset tysięcy. To jest problem, że te inicjatywy trafiają do kosza. Już na koniec chciałbym odnieść się do tego, że też postawiliśmy sobie takie wyzwanie, żeby pozyskiwać nowe osoby do tej inicjatywy Obywatele Decydują. Chodzi o to, że mam wrażenie, że tak jak tutaj siedzimy, to chyba mniej więcej się znamy. Znamy się od lat. Naszym zdaniem wyzwanie polega na tym, żebyśmy docierali do zupełnie nowych środowisk, do zupełnie nowych ludzi. Niech Państwo ja mam duży szacunek do osób starszych, natomiast brakuje mi na tej sali osób po prostu młodych. Żeby były osoby w wieku 18, 19, 20, 25 lat, no musimy ich przekonywać, bo sami tej walki nie wygramy. Nie wygramy jej. Ta obywatelska inicjatywa ustawodawcza też powoduje, że z różnych branż, z różnych środowisk ludzie się też łączymy tych ludzi, żeby nie patrzeć indywidualnie na własne partykularne interesy, a to działkowcy będą załatwiali coś dla siebie, a to sześciolatki dla siebie, a to ekolodzy dla siebie. Trzeba łączyć różne środowiska, my też to robimy. I wykorzystujemy nowoczesne technologie, media społecznościowe, Facebook, wirale. Nasz wiral, który jest bardzo niegrzecznym wiralem, obejrzało 1 500 000 ludzi. I to szczególnie młodych ludzi, takich, którzy nie przyjeżdżają na takie zjazdy, ale których warto przekonywać, bo jeżeli ich nie przekonamy, no to nie wygramy tej batalii. Naszym zdaniem po prostu musimy próbować innymi środkami niż, nie wiem, ulotki, niż transparenty, niż konwencjonalne metody, którymi od lat się posługujemy, ale rzeczywistość się zmienia. Dzisiaj trzeba obsługiwać Twittera, trzeba Facebooka. Ja nie mam konta na Facebooku, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to, że mamy 35 tysięcy ludzi na Facebooku, to jest jakaś siła. To też a propos tego, co się dzisiaj dzieje. Od wczoraj, kiedy poinformowaliśmy o tym, że jedziemy do Gdańska, nastąpiła nawałnica. Dostaliśmy około 100-200 maili i komentarzy, że ludzie się wypisują z tej inicjatywy. Oni nie chcą już figurować pod obywatelską inicjatywą, pod inicjatywą Obywatele Decydują. Tam zebraliśmy do tej pory 200 tysięcy ludzi i wczoraj i dzisiaj dostaliśmy od ponad 200 osób informację, że oni chcą się wypisać, kiedy usłyszeli, że jedziemy do Gdańska i będziemy rozmawiać z Dudą, Solidarnością, z Kukizą. I teraz mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do Łodzi i wysłać do tych wszystkich 200 tysięcy ludzi informację, że to nie jest tak, że myślą, że główne zarzuty były takie, że idziemy w politykę, że związek jest partyjny, że związek jest urzędniczy i nie bratajcie się ze Związkiem Solidarność. Mamy nadzieję wrócić do Łodzi i wysłać i poinformować tych wszystkich naszych sympatyków, zwolenników, że tak nie jest. I dzisiaj pan Piotr Duda dał po prostu dowód na to, że nie jest urzędnikiem związkowym, że nie jest również, nie idzie na pasku partii PiS-u, nie idzie na pasku Platformy Obywatelskiej czy innych partii. I to nas bardzo cieszy. Możemy po prostu spokojnie wrócić i powiedzieć o tym naszym sympatykom, to im się należy. Trzeba po prostu ich teraz przekonać do tego, że to, co tutaj się dzieje, to nie jest po prostu partykularny interes, to nie jest interes związkowy, to nie jest interes jakiejś partii, tylko to jest interes wspólny, publiczny dla Polski. Już na sam koniec powiem, że wkrótce wydamy gdzieś w ciągu miesiąca taką dobrą książkę Jak wygrywać kampanię. To jest taki poradnik, który pozwoli aktywistom w Polsce działać i wykorzystywać nowoczesne środki komunikacji. My na stronie Obywatele Decydują.pl ten poradnik będziemy
bezpłatnie dla Państwa. Jeżeli Państwo chcecie po prostu spróbować dowiedzieć się, wykorzystać jakiś know-how, jakąś wiedzę, która pomoże Wam w Waszej walce lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, to zachęcamy Państwa do tego, żebyście wchodzili na stronę i zamawiali ten poradnik. Bo on jest naprawdę dobrym takim poradnikiem, który mówi, jak wyjść z takiego szablonu. Ulotka, transparent, który jest nieczytelny, jakby mówienie o tym, bo na naszym zdaniem dzisiaj mówienie o tym, że mamy rację, już nie wystarcza, żeby przekonać ludzi. Moim zdaniem walka toczy się o to, żebyśmy na przykład przekonali chociaż 10-20% tych ludzi, którzy nie chodzą na wybory. A nie przekonamy ich standardowymi naszą standardową komunikacją. Musimy po prostu wyjść poza schemat, wyjść ze swoich okopów, w których siedzimy. Jest takie dobre powiedzenie, że uważaj, jak siedzisz za dużo w okopie, to możesz pomylić krawędź okopu z horyzontem. I mam nadzieję i mam wrażenie, że części społecznikom, części działaczom, którzy chcą zmiany w Polsce, tak, z nimi tak jest, że za mocno siedzą w okopie i nie widzą horyzontu. Więc zapraszam do tego, do zamawiania tego podręcznika. I już na zupełnie koniec chciałbym jeszcze raz tutaj poprzeć w imieniu kampanii Obywatele Decydują postulat referendalny, o którym pan Piotr Duda mówił. On jest ważny i on, moim zdaniem, on jest takim dobrym pierwszym krokiem na to, żeby skupić właśnie ludzi pod jedną banderą. Bo jak my wrócimy i powiemy naszym ludziom, naszym sympatykom o referendum, myślę, że wszyscy to zrozumieją. I myślę, że zrozumieją to, że również ci, którzy są sceptyczni do tego, co się dzieje dzisiaj w Gdańsku. Że w ten sposób, kiedy związek, kiedy my wszyscy dajemy władzę i mówimy, podzielcie się władzą do partii, to wtedy to zaufanie do nas po prostu zbudujemy. I tyle, i tym, tego sobie życzę. Obywatele decydują. Dziękuję bardzo panowi. Proszę Państwa, zanim oddam głos panu Włodzimierzowi, bardzo bym prosił rzecznika Komisji Krajowej o czytanie tekstu, o którym mówił przewodniczący. Tekst, który będzie skierowany na ręce prezydenta Bronisława Komorowskiego i korzystając z możliwości kontaktu z Państwem, będziemy wysyłali do Państwa ten tekst mailem, ponieważ będziecie zapewne chcieli Państwo przyłożyć swoją pieczęć, podpis i podpisaną zeskanować i przesłać z powrotem, tak żebyśmy mogli te wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje, które dzisiaj tutaj się prezentowały, kto z Państwa zechce się pod tym tekstem podpisać, taką formułę przyjmiemy, że mailem zwrotnie Państwo odeślecie. Teraz Marek Lewandowski odczyta tekst, który chcemy skierować do Państwa. Również skierujemy drugi tekst, o którym tutaj mówił nie chciałbym zmienić nazwiska, pan Jerzyjaki. Więc drugi tekst, który będzie zachęcał Państwa do zapisania się do odpowiedniego zespołu tematycznego w temacie, który Państwa będzie interesował. Tak, żeby ta para nie poszła w misję, tylko żebyśmy mogli korzystając z doświadczeń dzisiejszego dnia zrobić kolejny krok naprzód. Marku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przesłanie 16 marca. Miniony rok, 2012, można z całą pewnością nazwać rokiem inicjatyw obywatelskich. Pod wnioskami ustawodawczymi referendalnymi różne organizacje aktywnych obywateli zebrały blisko 5 milionów podpisów. To wymagało wielkiego społecznego zaangażowania i wysiłku i przeczy tezie, że my, Polacy, nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Niestety, decyzją partii politycznych i władzy wykonawczej wszystkie nasze inicjatywy spotkał podobny los. Zostały zignorowane, wyrzucone do kosza lub zalegają w tak zwanej sejmowej zamrażarce. My, organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe
inicjatywy obywatelskie, zebrani w historycznej sali PKP Stoczni Gdańskiej, jesteśmy oburzeni taką ignorancją władzy, która zamiast służyć obywatelom, pilnuje swoich partykularnych interesów. Tym samym zgodnie stwierdzamy, że polski system nie gwarantuje nam pełni konstytucyjnych praw wynikających z możliwości sprawowania władzy w drodze demokracji bezpośredniej. W sposób szczególny ograniczone jest konstytucyjne prawo obywateli do wypowiadania się w drodze referendum w najważniejszych sprawach państwa, takich jak na przykład wydłużenie wieku emerytalnego czy zmiana ordynacji wyborczej na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. W polskim prawie zebranie podpisów przez obywateli i złożenie skutecznego wniosku o rozpisanie ogólnokrajowego referendum nie skutkuje jego przeprowadzeniem, bowiem to, czy referendum się odbędzie, zależy od decyzji parlamentu. Jedyną skuteczną drogą do zmiany tego stanu rzeczy jest zmiana konstytucji w zakresie przepisów o referendum. Konieczna jest zmiana powodująca obligatoryjność przeprowadzenia referendum po spełnieniu warunków skutkujących złożeniem wniosku. Znając stanowisko wszystkich parlamentarnych partii politycznych, PO, PiS, Ruch Palikota, PSL, SLD i Solidarna Polska, trzeba uznać, że droga parlamentarna nie daje nadziei na jej skuteczność. Nie mamy zaufania do partyjniactwa i dlatego sami nie zamierzamy powoływać kolejnej partii. Dlatego my podpisani poniżej, przedstawiciele blisko 100 organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, inicjatyw obywatelskich, zwracamy się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z apelem i wnioskiem o wszczęcie procedury zmiany konstytucji w zakresie przepisów o ogólnokrajowym referendum, które umożliwi obywatelom decydowanie w tak kluczowych sprawach jak wiek emerytalny, ordynacja wyborcza, finansowanie partii politycznych, ilość posłów czy istnienie Senatu. Zwracamy uwagę, że już dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jest inicjatorem zmian na rzecz referendów lokalnych, korzystnych dla małych społeczności lokalnych. Zmiany te są niewystarczające, ale idą w dobrym kierunku. Teraz czas na takie same fundamentalne zmiany w interesie wszystkich obywateli. Jednoznacznie stwierdzamy, że celem naszego działania nie jest stworzenie jakiegokolwiek bytu partyjno-politycznego, ale wyłącznie wspólne działanie na rzecz przywrócenia społeczeństwu prawa bezpośredniego decydowania o najważniejszych sprawach państwa. Jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani dążyć do tego celu bez względu na czas i działania, jakie będziemy musieli podjąć, korzystając z wszelkich dostępnych w demokratycznym państwie środków. Same partie są niewystarczające. Dlatego naszym zdaniem ugrupowania polityczne powinny podzielić się z obywatelami władzą i odpowiedzialnością za Polskę. Nasze postulaty wychodzą ponad polskie grupy interesów, partyjne, związkowe, biznesowe czy medialne. Uważamy, że ponad podziałami jesteśmy w stanie działać razem dla dobra kraju, nas samych i naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Markowi. Proszę Państwa, ten tekst będzie przesłany do Państwa również z drugim tekstem, w którym pojawią się tematy, o których tutaj była mowa. Drodzy Państwo, chciałbym teraz udzielić głosu. Przeczytam może fragment z Gazety Polskiej. 370 kilometrów kilkudziesięcioletnim ciągnikiem przejechał z Iwkowa niedaleko Nowego Sącza do stolicy pan Włodzimierz Chmurowski, by zaprotestować przeciwko korupcji i bezprawiu w Polsce. Ludzie w naszym kraju muszą się obudzić, mówi pan zdesperowany rolnik. Mamy tutaj tego rolnika, pana Włodzimierza Chmurowskiego. U nas w górach jest taka pieśń.
Uranu czymś uniechany. Opuść nasz rodzinny kraj. Dla chleba, panie, dla chleba. Opuścić rodzinny kraj mi potrzeba. A dziś nasze dzieci powtarzają. Dlaczego? My musimy opuścić rodzinny kraj i szukać chleba za granicą. Ojcowie, coście nam zostawili. Dlaczego moje dzieci za granicą szukają chleba? Proszę Państwa, za czasów Tuska protestowałem w Warszawie, przykuwałem się. Na znak protestu zawiozłem mu symbol głupoty tak zwanego capa. Napisałem mu, że jest to najgłupszy rząd od uzyskania niepodległości, bo to, co najlepsze, sprzedaje w obce ręce. To był rząd zdrajców narodu polskiego i następne, kolejne wszystkie takie mamy. Przeszedłem piekło w tym kraju. Trzy kartoteki w Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie założone przez SB jako wróg. Nie byłem wrogiem. Stworzyłem gospodarstwo w gminie, jedno z najlepszych o standardzie unijnym w 1979 roku. Może Unia ode mnie brała przyjadać, ale nie do tego dążę. Byłem dyskryminowany cały czas, były dyskryminowane moje dzieci. Dwa razy wydano wyrok o umieszczeniu. Dwa sędzia napisał, że dzieci są za obcym, bo ich przepykuje słodyczami dla kieszonkowe. Drugi raz zabrano mi, wydano wyrok, zezwolono policji na wszelkie działania. Gdy przyjechała policja, zabarykadowałem się i nie dałem. Grożono mi paragrafami. Ja mówię, niestety, nie odejdą dzieci. Bo dzieci były przykładem w szkole i nie miałem z nimi żadnych problemów, ale po prostu byłem niewygodny. A sędzia i prokurator to są przestępcami. Niejednokrotnie niedouczonymi przestępcami. Proszę Państwa, w 2005 roku spacyfikowano moje gospodarstwo, zabierając zwierzęta. Ukradli wtedy 16 świn jednego konia. Tu widzimy, jak złodziej kradnie świnie do szoferki. Prokurator napisał, że nie ma kradzieży i napisał mi, że przecież ja wiem, dlaczego świnia jecha w szoferce. Więc ja mu na takie pytanie napisał, odpowiedział, że kierowca zeciął blondynkę po Morosełowie. Proszę Państwa, na tym zdjęciu jest 32 sztuki. Prokurator pisze, że na przyczepę załadowano 19 sztuk. Więc prokurator, sędzia podtrzymuje i wydaje wyrok umarzający. Więc oni nie są dotyczeni, nie umieją liczyć. Taki mamy wymiar sprawiedliwości w tym kraju. Mówiłem, że nie jestem dobrym mówcą, ale ja działam. Działam i w tej desperacji napisałem list do prezydenta. Między innymi napisałem mu o rozwiązanie Sejmu i rządu. Przeczytam wam ostatni kawałek. W tej sytuacji proszę o wyciągnięcie wniosków względem odpowiedzialnych za to ludzi, łącznie z rozwiązaniem Sejmu, a tym samym rządu, gdyż ci ludzie są nieodpowiedzialni na tych stanowiskach, a niektórzy z nich robią sobie reklamę przedwyborczą w mediach, obiecując mi pomoc, jak na przykład były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, obecny eurodeputowany. Poprzednie rządy, jak i obecny, są antypolskie, ponieważ zniszczony został majątek narodowy przez wysprzedanie, co doprowadza kraj do całkowitej ruiny, bo niszczy się zakłady pracy, jak również rolnictwo, a naród doprowadza do całkowitego bankructwa. Uzależnia się względem obcego kapitału, który wywozi z kraju, niszcząc często ojczysty kraj. A młodzież zmuszona jest opuszczać ojczysty kraj i szukać chleba za granicą.
I tak, proszę Państwa, obcy kapitał zniszczył polskiego chłopa całkowicie. I skorumpowany konfident, kolaborant, sędzia polski doprowadził do tego, że ja sprawę przegrał, choć Browar Okocik odpowiadał za udrożnienie rzeki, nie robiąc nic, tylko rycie. Ja wyciągnąłem 236 sztuk drzewa z 1 kilometra. A zapis był jednoznacznie mówiący, że Browar powinien wypłacić mi odszkodowanie. Przeczytam pan. Za wszelkie szkody, których powstanie pozostaje w związku przyczynowym z korzystaniem z wód na podstawie mniejszego pozwolenia wodnoprawnego, odpowiadać będzie jednostka uprawniona nawet wtedy, gdy szkody te powstaną wskutek działania siły przyrody. Więc każde leżące drzewo, każdy oberwany brzeg miał związek przyczynowy do powstania powodzi. Ja sprawę przegrałem. Bo cóż, lepiej zniszczyć polskiego chłopa, który samodzielnie wychowywał 15 lat szóstkę dzieci i nie chce im podebrać do domu dziecka i promuje się obcy kapitał. Dlatego, proszę Państwa, wyremontowałem ten ciągnik, który był nasz polski ciągnik. Ciągnikiem, by przypomnieć, żeśmy mieli przemysł w tym kraju, rozwinięty, zniszczyliśmy wszystko. Wszystko, nie mamy nic. Proszę Państwa, 500 kilometrów wybrzeża i nie mamy stoczni. Weźmy przykład od takiej Białorusi. Kraj bez dostępu do morza buduje swoją flotę, a my niszczymy. W Nowym Sączu na proteście rolników indywidualnych 16 lutego wejdzie na w internecie na Google, zobaczycie, spaliłem unijną plagę, precz z tą Unią i precz z tym szatanem. Proszę Państwa, będąc w Brukseli, przywiozłem 3 krzyże ze świetnika. Co nam Unia dała? Co? Narkotyki i burdele i nic więcej. Zniszczyła nam przemysł, zniszczyła nam wszystko. Rodzice, do czegoście wy doprowadzili? Ja się pytam, gdzież była solidarność, jak niszczyli Ursus? Gdzie, jak niszczyli stocznie? Dziękuję. Pan Przewodniczący, Komitet Narodowy Polski, bardzo proszę. I pan Paweł Łuniński. Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałem, proszę Państwa, kontynuować swoją wypowiedź wcześniejszą w tej pierwszej części konferencji i na co chciałem zwrócić uwagę. Tak jak wspomniałem na początku, byłoby rzeczą bardzo niedobrą, gdybyśmy się tutaj po dzisiejszej naradzie, po dzisiejszym spotkaniu rozstali na niczym. Po prostu mamy już dość tych przemówień, już 20 lat przemawiania i efektu żadnych. Po prostu dlatego apeluję do Państwa, żeby dzisiaj do organizatorów dzisiejszej konferencji, do Pana Przewodniczącego, któremu serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. To, proszę Państwa, bardzo cenna inicjatywa wyjątkowa, która pozwala na jakiś krok na przód w dziedzinie organizacji społeczeństwa. Otóż mówić by można było o wielu sprawach. Ale, proszę Państwa, tu jeszcze przed wyjazdem na to spotkanie rozmawiałem z różnymi ludźmi, przede wszystkim ludźmi starszej generacji, członkami Solidarności również, członkami Solidarności Emeryckiej, którzy mnie wręcz prosili, żeby tutaj mocno zaakcentować sprawę zorganizowania albo ruchu społecznego, albo ruchu narodowego, który by był tym reprezentantem, właściwym reprezentantem narodu polskiego. Jak większość tutaj z Państwa sygnalizowała, dzisiejsze partie polityczne nie reprezentują już interesów obywateli, reprezentują własne grupowe, partyjne interesy. Oni zniszczyli Polskę,
Więc te organizacje, które uczestniczyły w sprawowaniu władzy przez ostatnie 25 lat, po prostu nie nadają się dalej do reanimacji. Dlatego potrzebna jest siła, nowa siła narodowa, która będzie bronić polskiego interesu narodowego i po prostu my jako Komitet Narodowy staraliśmy się od pewnego czasu pracować nad zorganizowaniem takiego środowiska narodowego. Dzisiejsza inicjatywa pana przewodniczącego Dudy byłaby takim cennym krokiem w tym kierunku. I teraz chciałem przekazać pewne moje, że tak powiem, propozycje działania, które ja oczywiście jako propozycje przedstawię, to są, idą w tym kierunku, żeby dzisiaj, tak jak to była jeszcze kwestia, powołać, spisać, że tak powiem, te osoby, które chcą się aktywnie zaangażować w proces utworzenia. Ja ośmielę się rzucić hasło, choć to jest moja, że tak powiem, inicjatywa osobista, czy inicjatywa Komitetu Narodowego Polski o podjęcie prac nad zorganizowaniem ruchu narodowego. Proszę Państwa, dzisiaj żadna partyjka czy mała grupka nie jest w stanie udźwignąć ciężaru walki o wolną Polskę, o przeciwstawienie się tej straszliwej mafii, która Polską rządzi. Mamy rząd okupacyjny i dlatego jest naiwnością ludzi, że oni jeszcze wierzą, że to mamy władze polskie. To nie jest rząd polski, proszę Państwa. Kto bada wątpliwie te sprawy, wie, a zresztą odczuwamy sami to na własnej skórze. Cieszę się, że to środowisko, które się zebrało tutaj w Solidarności, rozumie te sprawy. Tu przyjechali naprawdę, proszę Państwa, jest wielka satysfakcja, że zgromadziło się tylu ludzi myślących po polsku, uczciwie i uczciwie i prawdziwie oceniających rzeczywistość. Więc reasumując, jak chodzi o moje wnioski, jeżeli oczywiście pan przewodniczący by chciał i Państwo zaakceptują, żeby dzisiaj powołać taki zespół do spraw organizacji ruchu narodowego. Nie formułujmy już tak szczegółowo pewnych, że tak powiem, może rozwiązań, ale taki zespół, który mógłby się składać na przykład z przedstawicieli organizacji, które uczestniczą tutaj w tym spotkaniu. Przedstawiciele tej organizacji to jest znaczna grupa tych 100 osób przykładowo. Ja bym taki wniosek tego. I podjąć dalej pracę, co dalej robić, proszę Państwa. Dzisiaj strajki już nie wymuszą zmian. Nie wymuszą zmiany, trzeba by dotrzeć do rozumu ludzi. Czyli pracować nad świadomością i nad organizacją struktury. Proszę Państwa, jeżeli nie będziemy mieć polskiej struktury narodowej, a w tej chwili nie mamy takiej, Solidarność jest związkiem zawodowym, ona ma kompetencje ograniczone, więc trzeba by myśleć o powołaniu takiej właśnie struktury i to mógłby być cenny owoc dzisiejszego spotkania. Dlatego prosiłbym ewentualnie o uwagi krytyczne pod adresem mojej propozycji, względnie poparcie jej, po to, żebyśmy z tą inicjatywą pojechali do domu. I czasu mamy niewiele, proszę Państwa, jak popatrzeć na te zamierzenia rozmaitych środowisk zewnętrznych, które poważnie przygotowują rozwój Polski, po prostu, gdzie procesy eksterminacji narodu polskiego są posunięte do niesamowitych granic, gdzie po prostu grozi po prostu brak środków do życia dla milionów ludzi, to już po prostu w tej sytuacji nie możemy czekać i liczyć. Ja może tyle powiem, jak chodzi o szczegółowe rozwiązania, wydaje mi się, że byłyby to już sprawy dla tego zespołu. Ten zespół byłby, proszę Państwa, reprezentatywny, bo te 100 organizacji, które dzisiaj przyszły, gdyby pod tym się podpisały, już to byłby jakiś zaczyn do stworzenia jakiejś struktury społecznej. Oczywiście praca oprócz tego, aby olbrzymia,
żeby po prostu wciągnąć w to miliony ludzi. Miliony ludzi to nie jest sprawa tak procedowa. Ja tyle powiem, żeby Państwa nie zanudzać. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję Panu Przewodniczącemu i Panu Wiceprzewodniczącemu za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. Paweł Zieliński, a potem Jan Sanowski. Głoszony,
który sugerował, że jakoby nie ma alternatywy, tylko jest jedna alternatywa, jednookręgowe obwody, okręgi wyborcze, jednomandatowe i one są w sprawie. Proszę Państwa, to jest narzędzie i to mało doskonałe, bo gdyby tak było, że jest to bardzo doskonałe, demokratyczne i prowadzące do publiczności narzędzie, to kraje, które się posługują tymi jednomandatowymi okręgami wyborczymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Australia, byłyby krajami regionalnie płynącymi, tam by nie było przeciwników tego układu, ale tak nie jest. Ruch oburzonych tam jest silniejszy niż w Polsce i lepiej zorganizowany. Jednomandatowe okręgi wyborcze są pewnym złudzeniem, pewnym wspaniałym, idealnym mitem do zrealizowania tylko wtedy, jeżeli byśmy założyli, że nie istnieje oligarchia medialna i oligarchia finansowa. Politycznego i społecznego, to o tym nie możemy zapomnieć. I przyjęcie jednomandatowych okręgów wyborczych oznacza całkowitą likwidację i to jest tylko taka rada, że będziemy się wieszali sami opalni stołek osobą. To jest droga. Istnieją inne propozycje. Istnieje droga wyboru od swoich przedstawicieli lokalnych, środowiskowych, branżowych, którym my, jako naród polski, jako obywatele, powierzymy swoje zaufanie. Tylko taka jest droga. Możemy obniżyć próg wyborczy i żądać, albo wymusić, żeby wszyscy mieli taki sam dostęp do środków medialnych, taki sam dostęp do środków masowego przekazu, do pieniędzy, bo to są wszystko ostatecznie nasze pieniądze. Budżet dzieli nasze pieniądze. To my płacimy za jedną na wyborczy. My, którzy stworzymy prawo, zorganizować Polskę po swojej. Staje pytanie, jakie my chcemy Polski? No i trzeba zacząć od tego, nie od czy chcemy jednomandatowy okręgu wyborczy, czy dzieci powinny iść od 6 roku życia do szkoły i czy powinny być bardziej obowiązujące referenda. Oczywiście są wszystko słuszne postulaty. Te dzieci, które powinny iść od 7 roku życia, nie od 6. I to, że powinniśmy lepiej organizować nasze życie publiczne. Tylko jaki mamy model państwa? I trzeba określić, jakie są priorytety. Polska musi być krajem suwerennym, dlatego musi zniszczyć cały układ podstawowy, bo on zniszczył polską suwerenność. Narodowa obywatelska nie jest wyjątkiem, to jest to zwieńczenie. PiS był tym samym uczestnikiem okrągłego stołu. I PSL był, i SLD, i wszystkie te przepoczwarzone inne mutacje tych partii. Jeżeli nie obalimy układu okrągłego stołu, ale nie na ulicach, nie pozwólmy się wyprowadzić na ulicę w drodze jakichś protestów, rzucania się na czołgi, to się już nie sprawdziło. Czekają tylko na to, żeby nas zniszczyć do końca, żeby mieć okazję do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. My jesteśmy silni swoim trwaniem i swoją organizacją. I tym, że musimy być, jak to powiedział pan Dudowski, bezwzględnymi, ostatecznymi obrońcami tego, co można najpewniejsze, to znaczy polski majątek narodowy, to znaczy to, co zostało jeszcze polskiego przemysłu i polską ziemię. Rolnicy mają tutaj wielką rolę do spełnienia, ale my wszyscy także. Zacznijmy od ochrony swoich zasobów, od swojego terytorium, bo tylko nam to zostało. A potem żądajmy tego, żeby ustanowiony był polski rząd, nie taki, który tu w tej chwili obowiązuje. I solidarność, jeżeli ma spełnić jakąś funkcję, to powinna poprosić o wybaczenie. W tym rzędzie także ja jako człowiek Solidarności z 80 roku. Dziękuję. Do ostatniego głosu powiem, że znakomita większość z nas tu jest z Solidarności od roku 80. A przez grzeczność nie będę tego komentował, choć nie lubię, jak ktoś mi mówi, że jestem siły i gruby. No ale trudno, tak też można, to najlepiej macie Państwo dowód na to, żeby jest cały przekrój różnego rodzaju stowarzyszeń, instytucji. Panie Przewodniczący. Paweł! Moi drodzy, jeszcze jest kilka głosów dyskusji. Siedzimy w 6 godzinę. Paweł musi już na co
Janusz Nański przeczyta tekst roboczy dotyczący naszej wewnętrznej sprawy, nie tego przesłania, co będzie też do Was wysłane, żebyście wpisywali się do tych zespołów, do tych postulatów i odsyłali z powrotem. Kto jeszcze nie przekazał maila, to proszę przekazać kontaktowi z tyłu kontakt mailowy. Te przesłanie do prezydenta, bo tak mówimy, a nie rozchodzimy się z niczym i tak dalej. Ja mówiłem, Paweł też mówił. Dzisiaj nie rozumiem rzecz, ani jutro, ani pojutrze, ani drogę, ani po lata wszystkich problemów, które się nawarstwiły. Musimy od czegoś zacząć. Jest te przesłanie, które proszę ci, którzy oczywiście chcą podpisać, pieczątkę, zeskanować, odesłać do nas. My po świętach z Pawłem podamy termin, umówimy się i zawiedziemy to osobiście do prezydenta. To nie jest tak, że wyślemy osobiście do prezydenta, to jest jedno. Drugie, proszę to, co Janusz za chwilę odczyta, przekazywać także do nas w sprawie tych zespołów roboczych i tych postulatów. Kolejna sprawa, my Wam wyślemy także wszystkie maile, jakie posiadamy, stowarzyszyć organizacje, które były dzisiaj, żebyście między sobą także rozmawiali w regionach, bo się okazuje, że z jednego miasta jest dzisiaj kilka stowarzyszeń, które się nie znają i ze sobą nie rozmawiają. To też integruje nas wszystkich. Nie, że dzisiaj prawie, że się nie znamy, powiem tak roboczo, bo żeśmy się dopiero obłąchali, a będziemy tworzyć jakiś spór. Nie. Musimy to wszystko w taki sposób organizować. Jako Związek Zawodowy Solidarność Wam w tym pomożemy. Mamy strukturę i potrafimy to w taki sposób zrobić. Dobrze? Także to jest na ten moment Paweł. Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć z całą stanowczością, Szanowni Państwo, że na pewno to spotkanie nie skończy się tym, że my założymy właśnie firmę Piotr i Paweł. To jest święty delikatesy, będziemy znać o solidarności i trzeba będzie nam siłą odpowiadać. Dziękuję bardzo, Paweł. Wracaj szczęśliwie, wiem, że będziesz leciał, także szczęśliwego lotu i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dziękuję Panu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Panu Przewodniczący Prawo i Zadanie, Majowe do Wykonania wczoraj. Staram się wykonać. Otóż chodzi o to, że tych wszystkich problemów, które myśmy dzisiaj poruszyli, one są ważne, te głosy były bardzo wyraźne, kierunkowały się w pewnych zagadnieniach, wobec pewnych kierunków, bardzo konkretne. Reformy państwa, przywrócenia podmiotowości obywatela, sprawiedliwości w wymiarze sprawiedliwości, przywrócenia podmiotowości w procesie wyborczym. Zwracam Państwu uwagę, ponieważ tak muszę to powiedzieć teraz. Nie wolno nam dzisiaj obrażać Solidarności ani tamtej, ani tej. Nie wolno. My byliśmy, ja jestem też od początku Solidarności, od 80 roku. Siedziałem w niedzielę. I wiem, że jesteśmy aniołami. Wszyscy popełnialiśmy grzechy i błędy. Byli różni ludzie, a to było piękne, cośmy robili i dzisiejsze spotkanie jest nawiązane do tamtej, właśnie do tej idei, do wielkiej Solidarności. I myślę, że to, że Piotr Duda, przewodniczący, to zainicjował, należy mu się naprawdę wielkie od nas oklaski i podziękowania. Bardzo bym prosił, żebyście to zrobili. I musi być konkret. Nie będziemy, proszę Państwa, wszystkie szlachetne idee, które tu padały. Ojczyzna, miłość, to tak. Ale musimy przełożyć to na język konkretny. Pozwólcie, że ja przeczytam to, co właśnie przygotowaliśmy w zespole. Zebrani w historycznej sali PHP Stoczni Gdańskiej przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji obywatelskich i związków zawodowych, zaniepokojeni licznymi patologiami życia publicznego w Polsce, zwracają uwagę na pilną konieczność rozwiązania następujących problemów. Przywrócenia obywatelom biernego prawa wyborczego przez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu. Przywrócenia obywatelom prawa do referendum, które było grupą obowiązkowe po zebraniu wymaganej liczby podpisów. Ułatwienia procedur obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, przywrócenia kontroli obywateli nad funkcjonowaniem sądów i prokuratów. To są hasła, ale wtedy za tymi hasłami pójdą pracę. Dla wykonania spisu powyższych ważnych problemów, których rozwiązania domagają się obywatele, powołujemy Komisję Wniosków i Składzie. Tu proszę Państwa, nie złożyliśmy tego zrobić. Ja mam prośbę, abyśmy to obciążyli Pana Przewodniczącego i Solidarność. I zostanie wyłoniona grupa, która będzie przyjmować i apeluję do wszystkich
stowarzyszeń, żeby sformułowały swoje konkretne przesłania, konkretne propozycje najważniejszych zagadnień, których powinniśmy znać konkretnie, bo my możemy tylko poetycznie mówić o naszej sytuacji, apelować o ochronę naszej ziemi, własności itd., ale musimy znaleźć konkretne, instytucjonalne rozwiązania. Powiedzieć, co nam się nie podoba w prawie wyborczym, w prawie do referendum, w prawie spółdzielczym, w prawie, które reguluje funkcjonowanie rynku, ale to wszystko w tym, co jest w sądach i prokuraturze. I przesyłajcie to, myślę, że panie przewodniczący, panie Tadeuszu, podamy tutaj adres, na który będziemy mogli to przesyłać. Zwracamy się do wszystkich uczestników spotkania w Gdańsku 16 marca i do innych organizacji, by niezwłocznie przedstawili swoje propozycje innych istotnych zmian niż te, które oczywiście wymieniłem. Zobowiązujemy Panią Komisję Wniosków do opracowania listy najważniejszych zagadnień i problemów, rozwiązania, którym domagają się przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. Ustaliliśmy, że to wszystko, co Państwo przekażecie, to co przekażemy do Gdańska, do Komisji Krajowej, do Pana Piotra i do tych osób, które on wyznaczy, zostanie opracowane i uszeregowane w postaci jakiejś nowej listy najważniejszych zagadnień. W sprawach tych będziemy w najbliższych miesiącach działać na wprowadzenie ich w życie. Jak będziemy działać? To określimy, bo nie możemy też powiedzieć dzisiaj, co to będzie. Zwracamy się do wszystkich organizacji społecznych i obywateli o przyłączenie się i wsparcie naszego ruchu. Może tak będzie to właśnie od 16 marca. Do wszystkich, panie przewodniczący. Do wszystkich obywateli. Bardzo dziękuję. Ktoś zostawił po ogóle, a nie, żeby się zaczął zgłosić. I jeden zapalniczy. Proszę Państwa, stowarzyszenie osób poszkodowanych przez wywiązanie z takiego szaleństwa, Dariusz Wolniakowski. Bardzo proszę, czas start. 3 minuty. Dzień dobry Państwu, ja już zostałem przedstawiony. Powiem tylko tak, jak się okazuje, powstało 1000 blisko stowarzyszeń w całej Polsce, które dotykają problemu pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Dlaczego te stowarzyszenia powstały? Otóż proszę Państwa, obywatel, wobec którego na policji, w prokuraturze, w sądzie złamano procedury bądź prawa wolności i prawa człowieka, taka osoba pokrzywdzona może składać skargi, zażalenia, innej maści pisma i one będą trafiać. Będą trafiać gdzie? Do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Prokuratora Generalnego, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I co? I proszę Państwa, nic. Większość odpowiedzi jest jednoznaczna. Wszystko jest zgodnie z procedurą i prawem obowiązującym w Polsce, co jest nieprawdą. Często się zdarza, że wyroki sądowe powstają wbrew faktom i dowodom. Często się zdarza, że ani policjant, prokurator, ani sędzia, ani nawet mecenas nie znają akt sprawy. To z tych faktów wynikają później takie historie, że wyroki powstają wbrew faktom i dowodom. Proszę Państwa, proszę korzystać z doświadczeń takich stowarzyszeń, jak właśnie Stop Przeciwko Bezprawiu, Jerzego Jaknika i jego filmu z całej Polski, Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości Lex Siedlą w Łodzi, bo my mamy doświadczenie i cały czas próbujemy sytuację w Polsce zmienić. Jeszcze raz powtarzam, dlaczego nic się nie dzieje? Bo nie ma reakcji organów kontrolnych. Proszę wziąć to pod uwagę. Dziękuję. Towarzystwo Przyjaźń ciągu imię na drogę na Ryszardę Śnieżkę. Może to też poświadczy, że też relacje też są przyjaźni. Proszę Państwa, ja przepraszam, że po tak stabilnych mówcach zabieram głos. Nie miałem tego zamiaru, ale po prostu Pan Ziemiński, tak? Ziemiński, który tutaj ujadał na Solidarność i niestety słyszałem na sali również od klasy, nie wiem, co było na klasy,
to bywa skandal, czy też oklaski aprobaty. Jeżeli aprobaty, to przykro mi było słuchać tego oklasku. Nie można tak robić, proszę Państwa. Przepraszam. Trudno, nie zbierajmy się na ten temat. Jeżeli pojawia się stanie wobec taką porównując wobec jakiejś wiedzy, gdzie się nasi wrogowie czy władze zabezpieczyły, i oto pojawia się ta, która szansę mamy wywalić ten wrota. I bo niektórzy widzą swój własny szczątkowy interes. Nie, będziemy ten dar kierować na ten fragment bramy, na tę deskę czy na tamtą deskę. Tak jakby było świadomości, że wywalenie jednej dużej dziury i wszystkie nasze problemy mogą powoli, stopniowo być załatwiane. Jeżeli nie będziemy załatwiali wspólnie, jest temat do załatwienia, idzie od góry i wszyscy razem, gdziekolwiek jesteśmy, uderzamy. Jeżeli na przykład pojawia się temat telewizji, to prawda, przykładu mówię teraz, czy mediów, jeżeli jest jakieś hasło, to nie ma tam sobie z boku, bo to jest owszem popiera, bo tam czy tak dalej, ale też w swoim środowisku robi to, co mogę. Natomiast chyba na tym może zakończę, tylko proszę Państwa, zobaczcie, jak łatwo można rozwiązać dyskusję, odwrócić to od istoty sprawy, kiedy się wraca historycznie do tego, co kiedyś było, do jakichś żali, takich czy innych. I no nie chciałbym nikogo obrazić, ale czasami tacy ludzie się takimi wydają zawodnymi. Oto po prostu idziemy w tym kierunku, rozmawiamy, już dochodzimy do sedna, pociąg ma dojechać do stacji, pojawia się ktoś, kto mówi, a wiecie, to biegle, dobrze wiemy, ale ten jeszcze coś poprawić, tak? Skierujmy go na bocznicę. Wracamy do tego, co powiedziałem dzisiaj. No cóż, to by było tyle. Skończę tylko takim, może tym wierszem, że miotła sama nie zanieci, iż coś pozostanie. Gdyby w prezydencie nie pojechać, miotła sama nie zanieci. I nie oglądajcie na to, że a są gardy z urodem, a to strukturę to jest może, a to jest gardło i tak dalej. Jeszcze coś nie teraz to zrobię. Proszę Państwa, wybory samorządowe to nie tylko partie polityczne, ale również komitety wyborcze. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia na przykład, to niech wróci do pani Barbary Kukuli, która przed wielu laty założyła to ruch wspólny z przyjaciółmi Stowarzyszenie Samorządu Krakowi. Nie poprosi o kapitalny statut tego. Jest to normalnie drogowskaz, jak działać, jak skutecznie, wykładając sprawę na ławę, można być wiedzieć. I już można przygotowywać się wspólnie, tak jak tutaj te maile pójdą. Odnajdzie się wzajemnie jeden cel po prostu. Trzeba odsunąć tych na szczeblu lokalnym od władzy ludzi i zawalczyć po prostu. Tylko tyle. No, ktoś wyczuł, że tutaj rozrabiam i telefon się włączył. Przepraszam, dziękuję. Absolutnie nie dzwonię do mówców. Pani Barbara Mączkowska, przeciw tej sprawie strony. Sama w takiej sprawie pracownicze poszłam do sądu, gdzie byłam zatrudniona na stanowisku urzędniczym.
nic nie wywalczymy, dopóki nie zmienimy, że tak powiem, tych, którzy nas osądzają. Co możemy zrobić, jeśli tak nikt nie będzie za to odpowiadał? Dziękuję. Krzysztof Musiałowski, Stowarzyszenie Dzieci Bezprawnych z Katowic. Proszę Państwa, w Sejmie może być stworzone najcudowniejsze prawo, teraz czy w przyszłości, które będą miały, ale cóż z tego? Cóż z tego, jeżeli to prawo nie będzie respektowane, jeżeli ustawy nie będą przestrzegane? Na twarzy tego, żeby prawo było przestrzegane, stoi sąd prokuratora. Pan przewodniczący Duda mówił tutaj bardzo ładnie o solidarności. Ja niestety nie czuję tej solidarności, ani nie widzę tej solidarności, przynajmniej z 1/3 osób, które tutaj się zabierały głos. I te osoby mówiły o bezprawiu w Polsce. Nie widzę, nie słyszałem tego ani w przemówieniu kończące z pierwszą część pana przewodniczącego, ani nie ma niestety żadnego podzwierciedlenia tego, co tutaj się działo, czyli nie ma tej solidarności, piszmy do pana prezydenta. To, co jest tutaj proponowane do nieokreślonej osoby, do wszystkich, żebyśmy napisali to, co my chcemy i żebyśmy powołali jakieś zespoły, no to dla mnie to jest coś na otarcie łez. Napiszcie sobie, zróbcie sobie, żebyście się nie czuli źle. Ale gdzie ten komunikat zewnętrzny, który wychodził i gdzie jest ta solidarność? Ja tego nie widzę, pana tego już nie ma. Nie widzę tej solidarności. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejnym mówcą będzie lekarz, a co robiłaś? Witam Państwa, wiem, że lekarze powinni angażować się społecznie. Ja jestem jednym z nich, który pierwszy kolega Bukiem nie mówił nic na temat służby zdrowia, ale mówił na temat organizacji państwa. Bardzo dobrze, że to powiedział, bo to właśnie lekarz powiedział. Jednym lekarzem jest pokarm, bo jeżeli są moi koledzy czy koleżanki wśród nas, ale chciałbym, żeby lekarze byli bardziej aktywni. Takie grupy zawodowe jak lekarze, prawnicy, nauczyciele i duchowni. To są cztery podstawowe grupy w państwie. Te cztery grupy podstawowe w państwie, oni nauczają. Poza tym dobro dzieci. Teraz chcę powiedzieć, jakie ja wnioski z naszego pierwszego tutaj spotkania wyciągnąłem. Nie chciałbym, aby Platforma Obywatelska i PSL rządzili do ostatniego rozbioru Polski. Nie pozwólmy temu. Dobre miasto, przykład, Olsztyna, 13 tysięcy mieszkańców, 4 sklepy wielkopowierzchniowe, Tesco, Biedronka, Netto, Stokrotka, zakłada kupców i sklepikarzy. Bezrobocie. Bezrobocie w Polsce, bezrobocie to jest handel rządu z Unią Europejską. Do tej pory zhandlowali 2 miliony wykształconych niewolników. Z Polski 2 miliony wykształconych niewolników pracuje. Królowa Angielska w 2010 roku podziękowała niewolnikom wykształconym, że państwo brytyjskie zyskało 5 miliardów funtów. 5 miliardów funtów to jest dorobek tych, nie wiem, 800 tysięcy do 2 milionów Polaków w Europie. Czeka jeszcze 2 miliony bezrobotnych, wykształconych Polaków na przymusową emigrację, przymusowy eksport za własne pieniądze. Dorosły car musiał podstawiać transport, musiał organizować kozaków, a my jedziemy sami. Sami wyjeżdżamy. Zamiast na wschód jedziemy na zachód. Coś makabrycznego. Mamy prawo o tym mówić i pytać. Jesteśmy tu reprezentantami narodu polskiego. Wykrzyczeliśmy tu nasze bóle. Apelujmy też do Polonii na świecie. Jeden z postulatów z tego spotkania chciałbym, żeby był dostęp do mediów od zaraz. Dla nas wszystkich. Zrealizujmy nasze marzenia razem. Dziękuję.
Proszę Państwa, kolejnym mówcą obiecał się nie wiem, teraz przeginam. Referendumarka Tomek Kukuśna. Proszę Państwa,
Raz jeszcze powiem. Mamy Państwa kontrakty mailowe. Prześlemy to przesłanie, które Paweł i Piotr, albo Piotr i Paweł skieruje do Pana Prezydenta. Bardzo proszę o podpis i odesłanie, zeskanowanie, odesłanie. Również drugi dokument, który tutaj czeka kolega Jurek. I na pewno jest to nasze ostatnie spotkanie. To jest pierwsze spotkanie w tak szerokim gronie. Była o tym mowa w dniu dzisiejszym, że kolejne będzie na pewno w innym miejscu kraju, być może w Warszawie, w Łodzi, tak żeby początek, tak żeby tutaj w tym historycznym miejscu sali BHP Stoczni Gdańska. Kolejne spotkania na pewno będą się odbywały na terenie Polski. Zapewne pojawi się jeszcze wiele innych problemów, bo ogromnie dużo problemów jeszcze nie zdążyliśmy poruszyć. To jest doskonałe. I tak ponad 100 osób, które się wypowiadały, mówiły o tym, co trafi obecne społeczeństwo. Będzie zapewne okazja podczas kolejnych spotkań, a dziś pozwólcie Państwo, że w imieniu przewodniczącego Piotra Dudy, który kierował do Państwa zaproszenie, bardzo serdecznie Państwu podziękuję za wytrwałość, za tą bardzo merytoryczną dyskusję, za te emocje, bo te emocje, które tutaj dominowały, to były takie emocje przeciwko temu, co Państwie obecnym na Polską siedzieli. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Szczęśliwego powrotu do domu. I zawieźcie Państwo to przesłanie do swoich środowisk, aby przekazać, co odbywało się w tej historycznej sali. A w międzyczasie przewodniczący skończył wywiad i powie sakramentalne do widzenia. Dziękuję Wam, kochani, za wytrwałość. To 7 godzina. Tak właściwie 7 godzin jesteśmy tutaj. To znaczy, że te problemy, które poruszaliśmy, były dla nas bardzo ważne. Tak jak mówiliśmy, to nie pierwsze, ani ostatnie spotkanie. Przejdę w wodę. Dziękuję bardzo. Wracajcie szczęśliwie do domu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.